Dobry, witam. Krzysztof Strybanowicz. Mam nadzieję, że tak bardzo mnie nie lubicie, jak ja sam siebie. No bo, że tak powiem, ze mną to tylko robota. Ciągle mnie trzeba podnosić, ciągle trzeba mnie karmić, że tak powiem, myć. I cały czas w każdym takim. Taka rzecz się dzieje na koniec życia, że podlega obsłudze. Nie sam obsługuje się, tak jak każdy z was, tylko musi go ktoś obsłużyć. Dziękuję bardzo za całą obsługę dzisiejszą i za to, że mogę tutaj dzisiaj siedzieć i rozmawiać z wami i mówić to, co mówię. Postaram się powiedzieć takie rzeczy, które są nieprzyjemne i których nie lubicie od dziecka, ale niestety są to fakty niezaprzeczalne tej rzeczywistości. W związku z tym trzeba je dobrze zapamiętać, żeby na stare lata można było je powtarzać i nagrywać na YouTube albo na inne, że tak powiem, w inny sposób, w tych technologiach, które kiedyś będą dostępne albo potrzebne. No, już tutaj ma coś do powiedzenia mój telefon. Oczywiście, ale tak powiem, całe szczęście tylko sobie pomiga. Natomiast ja powiem to, co mam do powiedzenia. Bo myślałem wczoraj tak, że zawsze zapominam to, co wieczorem wymyślę, to rano zapominam. Więc w związku z tym miałem z tym problem, bo jak gdyby, no, chciałem kontynuować myśl. Tak sobie pomyślałem, że być może to tak na tym polega, że przychodzi taki wiek, te 50 i więcej lat, że jak gdyby trzeba zawrócić, czyli już nie kontynuować myśli, tylko, że tak powiem, zacząć sobie przypominać te rzeczy, których się wcześniej uczyło. Ja właśnie tak spędzam czas między innymi, że powtarzam wiedzę podstawówkową i jak gdyby korzystając z wszystkich dostępnych informacji dzisiejszych, no staram się je pogłębić i naprawdę nauczyć tego, czego się nie udało mi nauczyć wcześniej. No, mógłbym się uczyć francuskiego, bo się nie nauczyłem do końca, a powinienem. No i być może tak się to skończy, natomiast już mam nawet przygotowane podręczniki, natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, o czym myślałem wczoraj wieczorem. I o czym dzisiaj rano pamiętam, ponieważ jest to, co jest powtórką z rozrywki, czyli powtórką z wcześniejszych informacji. Pierwsza sprawa, zacznę od takiej informacji, no, której nie jestem do końca pewien, ale którą słyszałem w radiu i w związku z tym, no, będę mógł ją potem za chwileczkę sprawdzać w internecie. Pierwsza rzecz to jest planety Układu Słonecznego. Takie kropeczki na niebie, które ledwo widać, które można pomylić z gwiazdami, tylko tyle, że się ruszają. Można się tak długo w nie wpatrywać, że się w końcu dojdzie do wniosku, że trzeba by zobaczyć je bliżej i kupić sobie lunetę i, że tak powiem, czy nawet ją skonstruować najpierw, a potem się zacząć wpatrywać w te kropeczki i mierzyć ruchy tych kropeczek na niebie. Sprawdzać, jak one się przemieszczają i że zobaczyć po wielu latach, że ten ruch jest uporządkowany. Potem można wymyślić nawet jak przewidzieć, gdzie one się teraz akurat znajdują i zacząć ich szukać tam, gdzie się akurat teraz znajdują. Czasami można będzie, czasami nie będzie można, dlatego że niebo u nas jest raczej pochmurne w tej szerokości geograficznej. I rzadko mamy niebo takie gwiaździste jak w lecie poza miastem. No ale jest to na pewno jakaś tam droga czy próba, ponieważ kiedyś potem na starość można mieszkać w górach gdzieś wysoko, gdzie są te obserwatoria astronomiczne i tam świeże powietrze i chłodno i cały czas gwiaździste niebo. Więc w związku z tym tam to bardzo atrakcyjny model życia.
I te kropeczki, to tak jak je policzyć w końcu, jak się tam to po wielu, wielu pokoleniach ludzi się ustaliło. Kiedyś wcześniej pewnie tak, że coś dogoni i tak dalej, ale jest. Pierwszy jest tak: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Pierwsze cztery układy słoneczne. Pierwsze cztery planety Układu Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. To są cztery. Potem są następne cztery, tak zwane gazowe olbrzymy. I to są Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Jowisz to jest taka planeta, o której najmniej chyba wiem, dlatego że zaraz obok niej jest ten Saturn, który tak przyciąga uwagę tymi słynnymi pierścieniami, które jak odkryto, no to zaczęto się nad nimi roztkliwiać i bardzo się nimi fascynować i uwidaczniać je na rysunkach i na zdjęciach i w różnych publikacjach typu beletrystyka, czyli belletr, czyli piękne litery. I w tym momencie no, ludzie się po prostu zaczęli tym bardzo fascynować i w to wczuwać i jak gdyby przestali pogłębiać temat. W związku z tym Saturn odciągnął uwagę od Jowisza. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Uran, Neptun, no Uran się źle kojarzy z uryną i w związku z tym już w ogóle człowiek traci ochotę na zajmowanie się tymi kropeczkami na niebie. Uran, Neptun, a potem jest jeszcze taki olbrzym gazowy, który się nazywa Pluton. No i z tym Plutonem to już jest taki, że tak powiem, zniechęceni zostali ludzie tym Plutonem, bo ten Pluton to jest taki pierwiastek również, promieniotwórczy pierwiastek, który, że tak powiem, można tam użyć do konstrukcji bomby atomowej, więc w związku z tym wszyscy uciekają, gdzie pieprz rośnie. Więc Pluton nas, że tak powiem, do wielu rzeczy zniechęca. Podobno za Plutonem są jeszcze dużo większe gazowe olbrzymy i tak dużo ich jest, że już ludzie w ogóle się przestali nimi interesować. Już naprawdę tylko super specjaliści i super fani samej dziedziny astronomii i Układu Słonecznego. No jakoś tam jeszcze badania tych rejonów za pomocą superlunet prowadzą. No i to chciałem powiedzieć na temat tych planet, ale jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że wszystkie planety, mniej więcej te 8 planet pierwszych, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun poruszają się mniej więcej w jednej płaszczyźnie, w jednym kręgu. W jednej płaszczyźnie właśnie, w jednej płaszczyźnie, w kręgach, które są mniej więcej, leżą na tej samej płaszczyźnie. Natomiast Pluton, to już on tak krąży troszeczkę inaczej i jest bardzo ciekawą planetą, w związku z tym, że tam jeszcze obok niej znajduje się jej bliźniak Charon, który okrąża ją razem z Plutonem, znajdują się w takim no, bardzo bliskim kontakcie, w sensie obracają się nawzajem wobec siebie. I jeszcze na dodatek ta orbita z tego środka ciężkości Charona i Plutona, to ona się nie znajduje w tej płaszczyźnie, w której się znajdują wszystkie płaszczyzny obiegu planet pozostałych, 8, tylko tam około 17 stopni jest odchylona, czyli tak troszeczkę inaczej jest przestawiona niż te planety podstawowe, te 8 pierwszych. No i to już chyba jest wszystko na ten temat, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Zapamiętać i przedłużyć jak gdyby wiedzę, bo to jest taka wiedza, którą jak się usłyszy, to się okazuje, że się i słyszy i w podstawówce, i w szkole, i powtarzają w kółko. I cały czas, cały czas, cały czas. I jeszcze Kopernik do tego się namiesza, który jest. Wprawdzie Kopernik to był kobietą, nie tyle kobietą, co nie był Polakiem,
ale powiedzmy, że był Polakiem, w związku z tym ten Toruń niech już tam mu będzie, że z tym obserwatorium astronomicznym. Natomiast to o planetach. No chyba już na ten temat koniec. Teraz chciałem powiedzieć o drugim temacie, który też się ostatnio zajmowałem wczoraj właśnie. I to był taki temat przemian gazowych. Bo jak gdyby gazami się ludzie interesowali dawno i też przez pokolenia dowiadywali się o nich coraz więcej i jak gdyby bardziej dokładnie się nimi zajmowali ci, którzy mieli czas, ochotę i nie mieli nic innego do roboty, ewentualnie potrafili korzystać, korzyść z tego mieć jakąś, z tego powodu, że ją badają, że badają te gazy i że jest się nimi, no gazy nie w znaczeniu wypierdziny, tylko gazy w postaci powietrza, gazy w postaci azotu, gazy w postaci helu czy wodoru i różnego rodzaju gazy. I badali je tacy ludzie jak na przykład. Pierwszy z nich to był taki facet, co się nazywał Avogadro. To był Włoch i za dużo o nim nie przeczytałem, nie zapamiętałem, bo jak gdyby nie przepadam za Włochami w ogóle. Znaczy Włochami, ani tymi Włochami położonymi koło Grecji, ani tymi Włochami, które porastają moje ciało, czyli włosami. To może dlatego też nawzajem ich nie lubię. Natomiast Avogadro, no, przede wszystkim zajął się tym, jak mierzyć gazy. Jak mierzyć gazy, jak porównywać ich ilości. Jak sprawić, żeby doświadczenia dotyczyły tych samych ilości gazu. I wyniknęło z niego taka liczba, która się nazywa liczba Avogadro. Liczba Avogadro to jest liczba cząstek, które Avogadro uznał za pewnego rodzaju jednostkę do mierzenia gazu. Liczba Avogadro cząsteczek gazu nazwał tą liczbę Avogadro cząsteczek gazu nazwał molem. I mol to jest liczba cząsteczek gazu, która równa się liczbie Avogadro. I ten jeden mol, to tak ja sprawdzałem kiedyś, ile to tak naprawdę jest, jeden mol, w związku z tym z całą wiedzą, którą się potem następne pokolenie, następne kilkadziesiąt lat się dowiedziało, że to jest około 22 litry, czyli powiedzmy karnister i troszeczkę więcej. To jest mol gazu. Pusty karnister ma w środku gaz. W związku z tym, jak ma w środku gaz, to tego gazu jest akurat tyle, ile zawiera jeden mol. I teraz tak, jeżeli ten jeden mol, to był następny pan, który się tym zajmował, tym jednym molem gazu i próbował je na różne sposoby obrabiać. Bo już postanowił zajmować się molem i w związku z tym sprawdzał, czy dowiadywał się jak zmieniają się, jak można wpływać na ten jeden mol gazu. Różnego rodzaju doświadczenia prowadził, ściskał, rozciągał, podgrzewał. Co tam jeszcze? Objętość, temperatura i ciśnienie jeszcze, tak? Czyli jeszcze mógł tam w jedno naczynie więcej go, na przykład dwa mole wprowadzić i sprawdzić, jak się gaz zachowuje i co będzie z nim się działo. I to są te przemiany, cztery przemiany podstawowe, czyli ta izobaryczna, czyli przy stałym ciśnieniu bary, przy stałym barach, czyli przy stałym ciśnieniu w barach wyrażonym, w każdym innym też, ale izobaryczna to znaczy stałe ciśnienie. Termiczna to wiadomo temperatura, więc w związku z tym przy stałej temperaturze. I trzecia to izochoryczna, przepraszam, ciśnienie, temperatura, objętość. I trzecie przy stałej objętości przemiany.
tym momencie te przemiany badał, badał, badał i wymyślił taki wspaniały wzór, który po prostu pokazuje, jak to się wszystko ze sobą wiąże, że ten jeden mol gazu, przekształcając na różne sposoby, można, no zawsze jest to samo, ten sam jeden mol gazu i nic się nie zmienia. Ani nie ubywa, ani nie przybywa, tylko tyle, że coś się zmienia w odnośnie temperatury, ciśnienia i objętości. I to jest ten słynny wzór Clapeyrona. Clapeyron. Wprawdzie Google mówi, że to po malajsku, czy tam jakimś innym języku tego rodzaju. Natomiast Clapeyron ułożył takie równanie: PV równa się NRT. PV równa się NRT. P to ciśnienie, V to objętość, równa się NRT. N to jest ilość moli gazu, R to jest liczba stała gazowa, nie żadne inne, jakieś tam głupoty gadałem w poprzednim jakimś filmiku, że to jakaś, że to jakieś inne nazwisko tego któregoś kolejnego fizyka, który jeszcze innym zupełnie się zajmował, nie gazami, tylko elektrycznością czy atomistyką. W każdym razie PV równa się NRT, równanie Clapeyrona. PV równa się NRT. NR to stała gazowa, T temperatura. Stała gazowa, czyli taki taki dopasowywacz, można powiedzieć. PV równa się NT, mogłoby być. PV równa się NT, no tylko tyle, że jak gdyby nie pasowałyby do siebie te liczby wyrażone w tych jednostkach, które akurat są przyjęte do pomiaru tych wielkości, czyli do ciśnienia, objętości i temperatury. Ciśnienie, objętość i temperatura, więc w związku z tym, że żeby dopasować do siebie te wielkości, ciśnienie, objętość, temperatura i związać ją z ilością gazu, którego dotyczą, to wychodzi, że PV równa się NRT, gdzie R to jest stała gazowa, która jest tam wiele razy opisana i wszędzie ją zawsze można znaleźć, jej wartość dokładnie wyznaczyć, zapamiętać, nie warto pamiętać jej w tysiące miejsc po przecinku. Wystarczy jedna albo dwie najwyżej, bo ostatecznie tylko w groszach liczymy i nikt nie dochodzi pół grosza, nie uwzględnia w żadnych rozliczeniach, tylko po prostu połową grosza to daje już, że tak powiem, za zera, czyli gdzie popadnie, może się zgubić pół grosza, nic, nikt się nie będzie tym, ani nie będzie ich zbierał, tych pół groszówek, ani nie będzie się martwił o tym, że mu zginęło pół grosza. Także wystarczą dwie cyfry po przecinku przy pamiętaniu tego rodzaju wielkości, jak na przykład stała gazowa. Stała gazowa to pewnie jest 6, nie wiem, bo nie sprawdzałem, nie pamiętam. Będę się uczył w następnych odcinkach, natomiast 6 i coś tam jeszcze jakieś dwie cyfry inne. Na razie pamiętamy stałe tylko wielkości. Będzie łatwiej liczyć 6 razy 10 do, nie pamiętam do której. I to był Clapeyron. Potem następnym człowiekiem, który właśnie, którego chciałem oszukać i nie uznać jego składu, a tymczasem jest on największy chyba, bo najnowszy, to był człowiek, który najkrócej żył z tych wszystkich trzech. Po pierwsze żył dłużej, drugi żył krócej, a trzeci żył najkrócej. I trzeci żył najkrócej, 40 ileś tam lat. I on znowu zajmował się wpływem, to znaczy pracą gazu. Bo żeby ścisnąć gaz, to trzeba włożyć jakąś pracę. Trzeba ścisnąć ten tłoczek strzykawki trzeba ścisnąć, żeby ciśnienie gazu zmienić. W związku z tym jakąś pracę się wykonuje i przy zamianie pracy na
właściwości gazu, nad którym się pracuje, no to jak gdyby to on znowu tam się, ten pan nazywał się Boltzmann i między innymi taką liczbę, która ukazywała, jak gdyby dzieliła włos na czworo czy na szesnaścioro, to, że tak powiem, nie zajmował się molem, tylko zajmował się cząsteczką jedną. Bo mol zawiera liczbę Awogadro cząsteczek, więc w związku z tym tak naprawdę można tylko rozmawiać o cząsteczce. Co się stanie z cząsteczką, jak się ją ściśnie, no, podurzeje się, czy zwiększy swoją objętość. No, okazuje się, że nie zwiększy swojej objętości, natomiast nabierze energii kinetycznej i będzie, że tak powiem, szalała po większym obszarze i zajmowała większą objętość, więc w związku z tym tam się nie będzie z nią się działo takich rzeczy jak z gazem, bo objętości się nie zmieni. Natomiast bardziej powiązane są te wielkości za pomocą energii. Czyli temperatura i energia ruchów, czyli objętości zajmowanej przez cząsteczkę w ruchu, po której się obija, to jak gdyby one są znowu związane ze sobą i tam znowu są pewnymi stałymi, właśnie opisane, która jak gdyby jest jednoznacznie związana z tą poprzednią liczbą. Jedna z drugą jest można ją wyliczyć jedną ze drugiej, bo one jak gdyby są ze sobą powiązane, natomiast no, często do obliczeń się potrzebne są już gotowe wartości i szybko trzeba jest wstawiać i jak gdyby się już nie zastanawiać nad przeliczeniami, nad mnożeniami i tak dalej, tylko po prostu już używać gotowej, przygotowanej wcześniej wielkości. Oczywiście z odpowiednio małą liczbą miejsc po przecinku, bo nie ma sensu 20, wystarczą dwie. Ciekawe, że jak gdyby kalkulator nie mają, nie, zawsze mają więcej niż dwie cyfry po przecinku i w związku z tym wszyscy się strasznie no, uczą przede wszystkim zapamiętywania ciągów cyfr. I to też jest przydatne, no bo wiele, że tak powiem, wiele liczb ma wiele cyfr i w związku z tym trzeba je zapamiętać wiele cyfr jedna po drugiej. Numery telefonów, numery kont. Dużo numerów właśnie wymaga tego, żeby wiele cyfr zapamiętać jedna po drugiej. Ale w tym momencie cyframi się nie będę zajmował, bo jak gdyby no właśnie te związki są takie szatańskie i odmóżdżające. Tak podmóżdżające, że tak powiem, że Boltzmann żył najkrócej z tych trzech, czyli Avogadro, Clapeyron i Boltzmann. Ciekawe, że żyli tak coraz krócej, naprawdę. Było to. Życie poświęcali nadgłębianiu wiedzy, a potem to życie traciło dla nich smak, sens, czy w ogóle nie mieli możliwości dłużej żyć, czy tracili chęć do życia, w związku z tym, że już wszystko wiedzieli. No, nie pomyśleli o tym, że jeszcze można znaleźć kamerę, można zacząć nagrywać na kamerę to, co się, że tak powiem, dowiedziało w młodości, w szkole podstawowej. Ciekawe, co wiedział w szkole podstawowej na przykład ten Avogadro albo Boltzmann. Oni w szkole podstawowej uczyli się troszeczkę innej wiedzy i z czego innego startowali, dochodzili do innych wniosków. Ja, że akurat się w szkole uczyłem i o plutonie, i o liczbie Avogadro, i o stałej Boltzmanna. Natomiast no, oni się uczyli też czegoś innego i doprowadziło ich to po kilkudziesięciu latach do innych wniosków i do innych przemyśleń. I teraz już na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. W każdym razie bardzo dziękuję za to, że mogłem dzisiejszy odcinek nagrać. Będę troszeczkę bardziej optymistyczny może, bo ostatnio to byłem taki klapnięty, że już do niczego się nie nadawałem. Ale może dlatego, że pogoda jest taka
chłodniejsza i trochę bardziej wilgotna, a ja ją lubię taką. Nie takie upały i takie rzadkie powietrze, bo to ciepłe powietrze jest rzadsze i w związku z tym mniej tlenu dochodzi do mózgu i do organizmu w ogóle, więc w związku z tym dzisiaj czuję się lepiej, bo dzisiaj jest więcej powietrza. Dziękuję, do zobaczenia.